Witam Cię w kolejnej kulochłoście. Znowu będę sama siebie chłostała, a właściwie pracę sprzed lat swoje, zanim się zaczęłam szkolić, tak? Tylko uwaga, od razu mówię, że jest mała zmiana zasad pojawiania się następnych, że tak powiem, odcinków, bo te 2000, które były dotychczas, to Wy to po prostu w dzień, w dwa osiągacie i nie nadążamy nagrywać innych materiałów dla Was, a chcielibyśmy też mieć czas i przede wszystkim nasz kochany montażysta, żeby miał czas montować inne filmiki dla Was. Dlatego uwaga, zmiana polega na tym, że 2000 łapek zostaje, ale kolejna kulochłosta wpada co sobotę o 12, ok? A jeżeli nie osiągniecie tych 2000, no to co miesiąc. Intro! Poniedziałek, intro. A teraz intro, tak? Intro. No dobra, no to teraz intro. Teraz intro. Ostatnio zakończyłam na paznokciach termicznych ze wzorkiem. Zobaczmy, co dalej nas czeka. I kiedy to było? O, jakieś bordowe paznokcie, ładne. Październik dalej. I znowu one stroke, i znowu identyczny one stroke, jak każdy, który był poprzednio. Po prostu się wyuczyłaś, zauważyłam. Chyba tak, ale to, żeby jakiś progres był, ale no nie, no nie. Tutaj nie ma się co rozwodzić nad tymi paznokciami, bo mało będzie do chłostania. Paznokci tam jest tak dużo, że przejdźmy do następnych. Tutaj mamy butelkową zieleń. Nie wiem, dlaczego to zdjęcie tak ją, tą zieleń trochę zmieniło, bo jest takie żółte mega. No i zdobienie. I poprawiłam się, bo już nie ma pochłaniacza, to super. Ładnie połysk tutaj jest położony. Skórki całkiem, albo tak fajnie je zamaskowałam, albo tak faktycznie fajnie zrobiłam, nie wiem. W każdym razie kokardka całkiem. Kształt, dobra, no nie mam się za bardzo do czego przyczepić, całkiem przyzwoite paznokcie, lećmy dalej. Pewnie klientka miała fajne paznokcie swoje, nie? To też dużo daje. I tu widzę, rozpoczęta została era na paznokcie termiczne. Miałam 3 kolory i po prostu chyba non stop je proponowałam. Albo sama sobie zrobiłam paznokcie i potem klientki to, co mają stylistki na paznokciach, to potem też chcą klientki. Nie wiem, czy ty czy tak miałaś w swoim salonie, jeżeli pracowałaś, ale ja tak miałam, że co miałam na paznokciach, to często klientce się bardzo podobało i też chciała. Tutaj jest dodatkowo dodany wzorek. Bardzo ładnie to wygląda, bo tutaj już te paznokcie są niby ciepłe, ale już te czubki nie dotykają łoża i już są troszeczkę zimniejsze i takie się delikatne ombre. Fajnie. I wcale nie ja są mam takie pytanie, co miałyby te białe kreski? To chyba są ogniki. Co? Tylko to są ogniki farbkami. I tutaj farbka troszeczkę inaczej się zachowuje. Ona jest rzadka jak, nie wiem, tusz, tak? Żel się tak ciągnie. Nie było żeli w tamtych czasach. Ja nie wiem. Ja przypuszczam, że no po prostu farbki i tyle. No nie wiedziałam chyba, że... Nie cebula, wiem. Bo najtaniej. Nie, ja chyba nie wiedziałam, że w ogóle są żele do zdobień. Wiecie, to trochę wstyd, ale... Albo wiedziałam... Nie wiem, malowałam farbkami. Nie pamiętam, może sobie kiedyś przypomnę, dlaczego tak postanowiłam. Może mi się tak podobały farbki. Ja byłam mega farbkowa. Dopiero od 2 lat maluję żelami. Albo 3. No. Dobrze, lećmy dalej, bo tutaj za dużo się nie pochłoszczę. Takie sobie! Wykonanie mogło być o wiele lepsze. Wzorek strasznie pogrubił serdeczne paznokcie, ponieważ to, nie wiem, ale nie, no bo to farbki, to nie mógł pogrubić. To po prostu ja je takie grube zrobiłam. No trudno. No i widać też, że kształty się nie zgadzają, ponieważ niektóre, może pokażę, o które dokładnie mi chodzi paznokcie. Niektóre są owalne, niektóre okrągłe, drugie znowu w migdał. Na przykład ten paznokieć jest mega krótki i okrągły. A tu już jest wydłużony i bardziej wąski, więc to tak trochę nie pasuje. Tu jest buła, jak ja pierdzielę. Skórek nie widać, bo już skrzętnie zamaskowałam oliwką, która ścieka z tych paznokci. No dobra, ale dobra, reszta jest w porządku, bo i połysk widzę, kolor ładnie namalowałam. To mamy te same paznokcie z innej perspektywy. No niezbyt to zdjęcie jest, jakby to powiedzieć... Nie wyglądają paznokcie w tym palce, w tym ułożeniu dobrze, moim zdaniem. No ale... O, to chyba jest... To są te same paznokcie, które były parę zdjęć wcześniej. To są te paznokcie, tylko na zimno. Napisałam cokolwiek... Użyliście tutaj. Ręce do lodówki? Tak.
termiczny flumine piorun na zimno, ale nazwa. A co do lodówki włożyliście, czy do zamrażalki? Ja miałam umywalkę w salonie i poprosiłam pewnie klientkę, żeby włożyła ręce pod zimną wodę. Traktowałam klientki lodowatą wodą. Tak. Więc tutaj one od razu się zrobiły takie właśnie ciemne. I widać też, że oliwka jest roztarta, dlatego pewnie one były w wodzie, te palce, dlatego tak wyglądają fajnie. I widać, że niekoniecznie dobrze domalowałam kolorem do skórek. No, ale paznokcie najgorsze nie są, więc lećmy dalej. Ciekawe. Zamysł całkiem fajny. Zamysł fajny. Szkoda, że takie daremne wykonanie, bo... Pamiętacie, są takie czasami frencze, ale była moda na to kilka lat temu. French w kształcie serca. I to jest to, miało być. Tylko... Nie wyszło. No bo zobaczcie, jak się zachowuje hybryda. Ona jest taka, rozpływa się troszeczkę. Albo po prostu powinnam to szybko namalować i zanim się rozpłynie z dyspersją, od razu włożyć do lampy. Albo tak jakoś inaczej to serce namalować. Ja to tak bardziej namalowałam jak dupka, niż jak serce. Ja pamiętam, że miałam zawsze z tym problem. Jak to namalować, tą górę serca, żeby wyglądała ładnie. I teraz sobie przypomniałam, że to był mój problem mega często. I chętnie bym sprawdziła, jak mi to teraz wychodzi. Więc zapisuję to zdjęcie, bo może któraś z moich klientek, modelek się na to zgodzi. I chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało w mojej wersji dzisiaj, po latach. Bo ja wiem, że miałam mega problem z tym. Lećmy dalej, bo tutaj chyba już... O nie, dobra, kształt jest... Patrzcie, te wskazujące. Ten z tej strony jest po prostu ścięty. Ten jest całkiem, no ale krótszy od lewej dłoni. No po prostu... Tu mamy taki migdał bardziej wąski na czubku, a tu jest tak bardziej owalny. Poza tym środkowe palce, ten jest taki dłuższy, tak? Ten jest krótszy i to widać bardzo mocno z daleka. Więc no tutaj mogłam inaczej to zrobić. No i z innej perspektywy paznokcie ściekające oliwką, aż się błyszczy. Co ja miałam z tą oliwką? To takie nawet takie nie najgorsze, jak na French w moim wykonaniu w poprzednich wersjach. No nie ma tutaj, są trochę za grube, ale to chyba praktycznie... mało które paznokcie, które wykonałam, nie były za grube, więc są trochę, poza tym, że są trochę za grube, to i trochę po bokach podcięte, nie wiem jak to teraz powiększyć, o teraz, bo tu jest aż żłob, widzicie taka dziura po paznokciu, więc ja go mocno musiałam wypiłować, bo chciałam wyszczuplić, więc no troszeczkę za mocno wyszczupliłam, moim zdaniem powinnam to zrobić trochę inaczej, no ale teraz już wiecie, po ptakach. Dobra, lecimy dalej. Ciekawy pomysł, ciekawy. Wykonanie oczywiście no mogło być lepsze, pozostawia wiele do życzenia. Jest progres, bo oliwka nie ścieka. Nie wiem, co się stało. Oby to już była tendencja, że cały czas tak robiłam, ale nie wiem. Bardzo ładny kolor, pamiętam ten kolor i bardzo mi się podobał, bo to był róż z takimi drobinami fioletowawymi, perłowymi. Bardzo fajny kolor. Paznokcie, powiem Wam szczerze, że wyglądają całkiem fajnie, oprócz tych czarnych munów, które są krzywe, tak ogólnie całkiem. Lukrowy róż, jakie nazwy fajne. Lećmy dalej, to jest te same paznokcie z innej perspektywy. Co się tu stanęło? Co to się stało? Co to się stało z tym kształtem? Co to się stało? Czemu one tak jak wyskocznie idą do góry? I dlaczego kolor nie jest domalowany na całym wolnym brzegu? Ja jestem prawie pewna, że to jest termiczny kolor na ciepło, bo są obmacane paznokcie, oliwki nie ma, więc tu musiała woda mieć do czynienia z tymi paznokciami. Każdy jest innego kształtu. Tu jest ten środkowy zjechany. W ogóle ja nie wiem, co tu się stało. Wykonanie mi się mega bardzo nie podoba. Tak, to są te same paznokcie, teraz ciemne są, ponieważ były, widzicie, nawet klientka ma mokre ręce, ponieważ były zlane zimną wodą.
Więc to był taki ciemny bordo, taki czekoladowe bordo, nie wiem, brązowe bordo. I zmieniał się właśnie w taki bardzo jasny kolor. Tylko mało kiedy był aż taki jasny. Czy jest inna? Nie, nie ma innego zdjęcia. Czy, bo czasami robiłam takie zdjęcia pół na pół, wiecie o co chodzi, nie? Że tam trochę tego ciepłego, trochę zimnego. No ale paznokcie moim zdaniem nie pasuje ten kształt do tych, do tak szerokich palców i do tak tęgich opuszków. Tu bym na pewno nie robiła takiego kształtu, tylko zrobiłabym kwadrat taki mięciutki, fajny, albo owal, albo jak już z tym kształtem bym poszła, to na pewno nie podcinałabym tak tego od spodu, bo to wygląda jak takie krogulce, wystające palce, tylko zrobiłabym całkowicie inny kształt, migdał z opuszczoną krawędzią dolną, albo bardziej z prostym grzbietem i zacisnęłabym tunel, więc zupełnie inaczej by ta ręka wyglądała. No, wtedy radziłam sobie jak mogłam. A jak tobie się Przemysławie podobają te paznokcie? Jestem ciekawa. Nie. Tak. Od ładne, 1 do 10. Ładne 3 na 10. Aż 3? Wow. Dobra, ale słuchaj, patrz na to, bo już tam podglądałam, Przemysław. Patrz na to. Poka. Ale przygotuj się, usiądź. Usiądź. Siedzę. Rekord! A teraz ty zobacz. No po prostu... Dlaczego... W kursie Mix Szybkich Zdobień Salonowych level 1 zawsze mówię, dlaczego nie robić hybrydą ombre. Dlatego. Bo mega bąbli dużo. To jest tak, jakby ktoś po prostu maznął czymś, albo nie wiem, tak jakby ktoś to tak ciapnął. Trochę, to tak trochę jak idziesz po mieście i widzisz reklamę piękną, wiesz, ostrą, przychodzisz z bliska i patrzysz, piksele a tam same. Pikseloza! Co do kształtu, tam wykonanie spoko, ale te ombre, pomysł fajny, naprawdę fajnie by to wyglądało, jakby to było dobrze zrobione. Więc ja to zapisuję, bo chciałabym to zobaczyć w wersji, jakbym to teraz zrobiła, bo to pomysł jest fajny, przecieniowany przez środek, tylko takie marne wykonanie. I bąble, chyba miałam gąbeczkę jakąś. Gąbeczka plus lakier hybrydowy. Tragedia. Gąbeczka do zmywania, o tak chciałam powiedzieć. Lećmy dalej, z innej perspektywy. Skończmy ten po prostu, bo mnie oczy już bolą. Tutaj mamy po prostu, powiem wam, cukierkowe paznokcie. Nie dość, że cukierkowy róż, to jeszcze serduszka i jeszcze jakaś brokaty. Rzucone brokaty na górę. Byłoby to ładne, gdyby nie moje wykonanie tak mega pogrubiające te kwadraty. I zjeżdżałam jakoś boki, bo tutaj jest zamiast fajnego kwadrata, to zjechałam jeden bok. Za grube, mega, mega, mega za grube paznokcie. Byłoby spoko, gdybym jeszcze więcej czasu poświęciła na ich piłowanie, bo teraz są takie sobie. A, już wiem dlaczego takie grube, bo to jest termiczny kolor, tylko ja się wycwaniłam i dałam na niego poświatę, ja tak kombinowałam, miałam różne poświaty i po prostu z tych samych kolorów tworzyłam przeróżne inne kolory, dawając tylko na nie jakieś brokatowe poświaty, czy tu są takie konkretne, jak ona się nazywa? Temperatura pokojowa, powiadasz? Nie napisałam sobie, ale miałam tego więcej i często proponowałam klientkom. Pokazywałam na wzorniku, przejeżdżałam, a może by tam rzucić z jakiegoś połysku. No i na wzorniku im malowałam i one chciały. No. Fajnie te ombre wyszło, nie? W sensie takim ładnie się ten kolor ochłodził, tylko na czubkach jest ładne przejście. Całkiem. A tu musiałam jakiś inny kolor dać. No szkoda, że nie ten sam, bo teraz w tej, jak tamte są takie, wiecie, pół na pół, to tak to średnio wygląda, więc szkoda, że ten nie jest właśnie też taki. To by naprawdę dobrze wyglądało. Lećmy dalej. O kurde. Kolor jajka. Nie, kolor jest w porządku. Skorupki jajka, nie czy nie? Kolor właśnie nie jest, nie, bo to jest bardzo fajny kolor, tylko... Co ty gadasz? Odrzuciło mnie wykonanie moje i skórek i kształt też by był fajny, gdybym ja dopracowała... Te skórki. Gdyby nie były takie grube te paznokcie, to by było naprawdę fajnie.
tylko widać, że fajne, smukłe paznokcie, kawowa praninka. I nie jest napisane, czy to chyba były naturalne paznokcie, z tego co ja pamiętam, bo ja chyba pamiętam nawet klientkę, tę klientkę. Tak, tak. I ona chyba miała naturalne takie swoje fajne paznokcie, ale głowy nie dam. Zobaczmy, czy jest inny. Nie ma. Normalnie, jak kruki trochę. Damn! Jak kruki. To przedłużanie jest, nie wiem. Ale tu się nam... Ja pamiętam te paznokcie. Ja te paznokcie robiłam chyba ze 4 godziny. Poważnie. I to była korekta. Tylko tak długo to malowałam. Zobacz sam. Sama. I no teraz zrobiłabym całkowicie inaczej. To wykonanie byłoby o wiele takie, wiecie... A chciałbym bardziej... zobaczyć. Chciałbyś zobaczyć? No tak. Ale nie na... I na pewno bym tego nie zrobiła na wszystkich paznokciach, no bo wiecie, no to jest takie trochę za dużo. Chciałbyś zobaczyć? No dobra. Tylko nie wiem, komu to wcisnę. Na paznokciu sztucznym to zrobię. Skórki... No mogło być to lepiej zrobione. Ja się zastanawiam, czy ja w ogóle odsuwałam skórki. Zaczynam podejrzewać, że w ogóle nawet skórek nie odsuwałam. Bałaś się ich? Nie wiem. Czy tam coś wyjdzie zza nich, tak, wiesz, jakiś mały bakteria, potworek albo ktoś inny? Bardziej z nieświadomości, bo... Tak to wygląda. Pomysł super. Szkoda, że na wszystkich paznokciach, bo te, no chyba, że wtedy tak jakoś było bardziej pstrokato w modzie, ja nie wiem. W każdym razie, no, ja pamiętam, że to byłam mega dumna z tych paznokci i to były takie, jedna z moich takich, no serio, to była taka moja duma, no. Tyle godzin to robiłam. Niby prosty wzorek, wiecie, to tam parę czarnych kresek, tak? A to tak długo robiłam. My się obie z klientką zdziwiłyśmy. Kolejne paznokcie, teraz fajna taka jesienna propozycja ombre, tylko tutaj akurat tak dobrałam kolory, że nie widać tego, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Wiecie co, nie widzę, bo jest obmacany ten, poproszę jakąś chusteczkę. Nie widzę tego ombre. Ty, powiem wam, całkiem przyzwoicie. Fakt, że troszeczkę... Starczy jedna, dziękuję. O, teraz fajnie widać. Fakt, że troszeczkę są popodcinane od spodu te paznokcie. Ja teraz nie jestem w stanie tego udowodnić, bo zdjęcie mi na to nie pozwala, ale mój zmysł i doświadczenie po tylu tysiącach analiz, ja wiem, że one są podcięte po prostu. I wiem, jak pracowałam kiedyś, nie znałam kroków piłowania i pamiętam, że bardzo ciężko mi było wyjść z takiego bardzo złego nawyku, którym było podcinanie od spodu paznokcia. Ach. No, ale ogólnie całkiem w porządku paznokcie. Co my tutaj mamy? Pierwsze, co mi się wrzuciło w oczy, to to, że każdy paznokieć jest innego kształtu, a French jeszcze bardziej to uwydatnił. Zobacz ten wskazujący tu, ojejku, wskazujący. Po prostu jajco! Tak brzydko zrobionych wręczy dawno u siebie nie widziałam. Chociaż już poprawiłam to, że ta linia tu jest w miarę ostra. Ale ogólnie paznokcie strasznie grube. Ja po prostu... Ja zauważyłam, że tam, gdzie nie powinno być tak grubo, ja strasznie dużo tutaj dawałam. To tutaj spokojnie można jeszcze, wiecie, piłować, a piłować. One by tu takie beczuły mi wychodziły, że szok. No ale... Dowiedziałam się o tym oczywiście później troszkę. Na razie jesteśmy... Na dalej październiku. tak. Z tych byłam mega dumna. To jest to... ciekawe, no. Zobaczcie, no po prostu bardzo fajne, takie wesołe paznokcie. Już budowa pozostawia bardzo wiele do życzenia, ale nie jest tragiczna i całość wygląda fajnie, bo modelka, klientka ma bardzo ładne, smukłe palce, paznokcie. Fajnie tutaj kolorystycznie to jest dobrane i o, tutaj mój wzorek, który ja uwielbiałam. No i powiem wam całkiem. Poprawiłabym teraz, gdybym jeszcze dostała te paznokcie, to poprawiłabym kolor przy skórkach i popiłowałabym jeszcze trochę, bo są za grube. Ale ogólnie zobaczcie, no całkiem przyzwoicie się to wygląda.
to była klientka, która miała bardzo fajne pomysły, przychodziła z bardzo fajnymi propozycjami i zawsze sobie na nią albo zostawiałam ją na koniec, albo wiedziałam, że muszę na nią poświęcić trochę więcej czasu. Mimo tego nigdy nie doliczałam nikomu za zdobienia. Czasami z kimś siedziałam pół dnia, a on płacił tyle, co osoba, która była zrobiona w godzinę. Tak, cała Edyta. O, te są fajne. Te są bardzo ładne. Tutaj nie będziemy chłostać, a możecie się zainspirować, bo jest fajny wzorek. Oczywiście dzisiaj bym go lepiej zrobiła, no ale ogólnie no, są bardzo fajne. Oczywiście, sprawdźmy. Ten? No pewnie, żebym zrobiła lepiej. Po iluzji, po kursie iluzja, po kursie mehendi. Z palcem nie powiem gdzie. Dobra, lecimy dalej. Nie powiesz gdzie i nie powiesz w czyjej, tak? Tak. O, kolejny raz. Kto zgadnie? Lakier termiczny. I ten sam, piorun. Chyba się najbardziej podobał klientkom. No i fajnie już przechodzi z fioletów w róż. Mega grube paznokcie. No budowa, to bym całkowicie inaczej to zrobiła. Dużo więcej bym popiłowała. I nie wiem, czy bym... Nie wiem, co tu jest, ale nie pasuje mi to do reszty. Więc tam bym też wybrała coś, jakiś inny kolor. Na ciepło, a teraz na zimno. Jakie płaskie paznokcie. Grube i płaskie. Cała Edyta wtedy. Patrz, jakie kciuki brzydkie. W sensie kształt. Jeżeli chodzi o takie, robiłam płaskie chyba na całej... Były na całej powierzchni były tej samej grubości. Przemek wie, o co chodzi, bo widział wszystkie kursy techniczne na kulo, tak? No tak. Ale tu osoba początkująca albo ja wtedy, no nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Lecimy dalej. O, tutaj też jest termiczny lakier, ale pierwszy raz ten odcień, którego jeszcze nie było. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to widział cały wzornik tych kolorów, a to jest właśnie ten kolor, którego jeszcze wcześniej nikt nie używał i to są paznokcie przedłużane. Z tego co pamiętam, to są paznokcie przedłużane na obgryzkach. Więc tutaj zaraz, ja pamiętam to, Jezus, taka pamięć. Ja to pamiętam, zobaczymy na drugich zdjęciach, na następnym zdjęciu zobaczycie, ile było paznokcia naturalnego przy tej długości do opuszka, a ile było wolnego brzegu. To są całe na ciemno. No nie gadaj, że... O, tutaj. Tu. Dosłownie tyle było paznokcia. Czy to widać? Mhm. Widzicie to? Mhm. Dlatego się fajny ombre zrobiła na taką militarną zieleń wojskową. Fajnie, nie? No i spoko to wyglądało. Kształty... ja tam teraz wiadomo, zrobiłabym bardziej smukłe, cieńsze. Troszkę bym tunel pewnie zacisnęła. Ale zobaczcie, no całkiem przyzwoita, pewnie to była rekonstrukcja, tak? Tutaj to dobrze widać, tylko widać też, jak pozalewałam skórki. No. Okej, okay, bo tu jeszcze w międzyczasie się poprzednie paznokcie wbiły. Dobrze, lećmy dalej, zobaczmy, co nas czeka dalej. Szaleństwo. No. Brokatowe szaleństwo. No, wiecie co, podoba mi się to. Paznokcie nie są złe. Lećmy dalej. A, teraz tutaj się wycwaniłam. Znowu lakier termiczny, znowu ten sam kolor, który przed chwilą oglądałyście, ale w wersji na dłuższych paznokciach. I teraz się wycwaniłam pod tyle zdjęć. Przecież można, zobacz. Jedną rękę na zimno, drugą na ciepło pokazać, tak? O, jest ten kolor akrobanello tęczowy. Tak, to były takie po prostu drobinki, widzicie, różnokolorowe, takie ala holo, coś perłowe, no i ja lubiłam bardzo, bardzo tego używać. No i tutaj całkiem przyzwoicie to wygląda, przyznasz. O! Uwaga! To są moje paznokcie. I to jest ten kolor, który przed chwilą widziałaś w wersji na długich paznokciach i na migdało szpicach. Zerknij. Ale brzydkie skórki! Ale powiem wam, że kształt całkiem przyzwoity. Fajnie się przecieniowało. Szkoda, że takie skóry brzydkie. Aha, one pewnie są odrośnięte. Z tego co pamiętam. Zrobiłam sobie, bo jak nie miałam klientek, to wiecie, no człowiek się nudzi i sobie tam... I robi zdjęcia swoim paznokciom. Czy jest jakieś inne? Nie ma. No, ej, Przemek, do dzisiaj mam ten swetr. Tak chciałem powiedzieć. Nie wierzę w to. Patrzyłem i mówiłem... Tak, to jest ten swetr.
Widzicie to? No, dobra, lećmy dalej. I tutaj też brokaty. Nie wiem, czy to znowu nie jest. Nie wiem, czy to jest znowu ten, co tam chwilę wcześniej, ten perłowa poświata. W każdym razie wygląda całkiem fajnie, fajny kolor. Kształt, ja widzę te niuanse, że każdy jest inny. To są takie bardziej. Jeden krótszy, o, popatrz jaki ten jest krótki, według tego, który jest obok. I ten jest szerszy, krótszy, a ten jest wąższy i dłuższy. No i to już mi się, na przykład osobie, która się zajmuje treningiem innych w stylizacji paznokci, to taka osoba od razu to widzi. Ale klientka, czy tam początkująca stylistka, no nie zawsze. Początkująca stylistka, tak jak ja wtedy, bo no niby już to był rok 2013, niby od 2006 robiłam paznokcie, ale nie nazwałabym z siebie wtedy już taką zaawansowaną stylistką, ponieważ no mało się szkoliłam. Ja byłam zniesmaczona poprzednimi szkoleniami i nie widziałam w tym sensu, ponieważ szłam do osoby, która wiedziała mniej ode mnie. I byłam taka, wiecie, chyba obrażona. Aż nie trafiłam na dobrego instruktora. O, jakie kluseczki! Jeszcze w dodatku ten kolor. Ale to co, z sosem, z kapustą, czy z czym? Kluseczki z sosem malinowym. Kształt też każdy ma inną długość, bo jak zobaczymy na przykład ten wskazujący, a tutaj serdeczny, może to uwydatnijmy, bo niektórzy mogą nie widzieć tak jak ja wtedy. No ten ma po prostu taką długość, a ten jest no tak dobry milimetr dłuższy. No jest tutaj dość sporo. Grube są, ja bym tu jeszcze, ojejku, tu piłowała, tu piłowała, Jezus, ale bym piłowała. Tak, są tu w tych miejscach grube, że szok. I to wtedy są zapowietrzenia się dzieją w moim dni. Dobra, znowu za dużo wam tutaj wiedzy sprzedaję. No ale dla wytrwałych, którzy nie klikają co 5 sekund, co 10, dalej. Filmiki, powiem, że jak jest za grubo przy skórkach, to wtedy są zapowietrzenia. Jedna z przyczyn. Jakie sympatyczne paznokcie i plus Grumpy Cat w moim wykonaniu bardzo prostym. Bardzo ładnie tutaj paznokcie wyglądają, fajnie to tutaj się komponuje. Też pamiętam, że z tą klientką dłużej zawsze przesiadywałam, bo ona też lubiła wzorki. Zobaczmy teraz od frontu, jak to wygląda. Nie najgorszy kształt, nie najgorszy. To była młoda dziewczyna, też miała fajne paznokcie, więc tutaj nie było takich pułapek, z którymi bym się jakoś super mocno, na których bym się potknęła. To trochę gdzieś tam za grubo, na przykład taka mulda wystaje. Skórki mogły być lepsze, ale koniec końców tragedii nie ma. Lećmy dalej. A takie zwykłe, krótkie paznokcie też nie ma za bardzo o czym porozmawiać na ich temat. No tylko jedna rzecz. Od razu rzuciła mi się w oczy jedna rzecz. Mega mi się nie podoba, że ten jest taki krótki w stosunku do całości. I ten też, takie jajco. No te dwa to są po prostu z innej parafii. Z tej strony ich tego nie było widać. Mhm. Bo są każdy pod innym kątem paznokieć. Ale od frontu wszystko fajnie widać, że po prostu te dwa to ja nie wiem, co to tam się od Janie bawiło. Lećmy dalej. O, kolejny kolor termiczny, ale tego jeszcze nie widziałaś na pewno, albo nie widziałeś. I wzór, który zapoczątkował lawinę. Czego? Tego wzoru. Lawinę malowania tego wzoru. Już pomijam fakt, że ten jest, zobacz jaki ten jest mega długi, a zobacz po przeciwnej stronie jak jest krótki. Jesus, man. Tak, dokładnie. I tu, to, uwierzcie mi, że to jest kolor termiczny, tylko prawie ty tego nie widać, bo tu jest turkus, a tu jest zieleń. Nie wiem, czy to kamera w ogóle chwyci. No coś tam widać. Coś tam widać, no coś tam widać, ale fajny był, bo był taki perłowy, bardzo fajny kolor, mega. Zobaczmy, czy jeszcze, nie, tam już jest dalej następne zdjęcie. Chciałabym już dzisiaj, w tym odcinku zakończyć, bo znowu nie wiedzieć, kiedy zleciało tyle czasu, tak? A trzeba coś zostawić na następny odcinek, bo tu już mamy 12 listopada 2013, więc cały sezon odcinków skończy się rokiem 2013, tak? I tak jak w serialach, z rokiem 2014 rozpoczniemy następny sezon Chłosty. A dzisiaj się z Wami żegnam i bardzo dziękuję każdemu, że ze mną spędził czas. Przypominam o 2000 łapek, od
tego odcinku co poniedziałek, co sobotę. Co sobotę o 12 pada kolejna kulochłosta. Ja się żegnam i do zobaczenia. Pa, pa. Hola, hola, jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę opakowaną w formie wideo. W tym miejscu możesz zostawić suba. Pamiętaj, im więcej subów, tym więcej materiałów wideo. A więcej materiałów wideo, które już zostały nagrane, znajdziesz w tym miejscu. A pozwól teraz, że ja spocznę i wymyślę dla ciebie kolejny odcinek.